Mała jednak obietnicy. Choć rzadziej teraz zapuszczała się na terytorium Kaplianów, to zawsze szukała wzrokiem chłopca podobnego do Merin. Wilkołaki obserwowały ją, lecz po kilku spotkaniach, które pociągnęły za sobą katastrofalne dla nich skutki, wolały odwracać oczy. Chyba że było ich całe stado, jak pewnego jasnego wiosennego poranka, kiedy zima opuściła nawet góry otaczające kanion Eliri. Rzuciły się w pościg, lecz wytrzymały kłód niosący lekkiego jeźdźca i silna kaplianica z łatwością im uciekły. Po dłuższej jeździe Eliri ściągnęła wodze. Nieźle sobie pobiegały, powiedziała ze śmiechem. Prawda, że miały zawiedzione miny? Klacza odpowiedziała pełnym rozbawienia rżeniem, ale zaraz spoważniała. Siostro krewniaczko, zauważyłeś, że tej wiosny znów zaczęły nas gonić? Przed zimą odwracały wzrok, gdy znalazłyśmy się w polu ich widzenia. Teraz ponownie na nas polują. To była cała watacha, zaoponowała dziewczyna. Zdawały sobie sprawę, że nas nie dogonią, a mimo to ścigały nas. Coś się dzieje. Wilkołaki nigdy nie polują, jeśli zdobycz wydaje im się bezwartościowa albo nieosiągalna. Nie powiedziałabym, że jesteśmy bezwartościowe. Eliri uśmiechnęła się od ucha do ucha. Jeśli nie zdołają nas schwytać. Przedtem często próbowały nas złapać, dostawały po nosie i wreszcie zaprzestawały prób. Dlaczego teraz znów je podejmują? Rozumiem, o co ci chodzi. Dziewczyna zamyśliła się. Istotnie to było dziwne. Przez większą część minionego roku wilkołaki ignorowały je obie. Tarna mogła mieć rację. Coś się działo, ale co i dlaczego? Intuicyjnie skojarzyła ten fakt z zaginięciem Romara. Wedle słów Meereen opuścił ich ostatnie wiosny. Oczekiwali jego powrotu późnym latem. Czyżby pojmały go wilkołaki i, skoro żyje, znalazły dla niego jakieś zastosowanie? Ale do czego mógł im się przydać, jeśli nie uznały go za smaczne danie? Torturowały go? Pojawiła się ponura myśl. Kuc przestał szczypać trawę. Eliri zebrała wodze. Podejrzewam, że możemy mieć kłopoty. Odejdźmy stąd. Tarna skinęła twierdząco głową, a potem zesztywniała cała, gdy do jej nozdrzy dotarł powiew wiatru, który właśnie zmienił kierunek. Jej zaskoczenie spojrzenie spotkało się ze wzrokiem Eliri. Wilkołaki wciąż je ścigały. Eliri pociągnęła watachę nad rzekę. Niech te stwory wsadzą nosy w bieżącą wodę, to ochłodzi ich zapał. Poziom wody w rzece był wyższy niż się spodziewała i to nie zaniepokoiło Eliri. Przebycie jej wpław mogło być niebezpieczne. Możliwe, że ostatniej nocy w górach spadł deszcz. Podjąwszy decyzję, skierowała konia w górę rzeki, w stronę strumienia wpadającego do jeziora. Tutaj woda też wezbrała, przebyły go więc z trudem. Zatrzymały się na odpoczynek, a zawiedzione stado warczało i ujadało wściekle na drugim brzegu. Lepiej stąd ruszajmy, siostro. Mam złe przeczucie, że jeśli zostaniemy na widoku, mogą zrobić coś głupiego. Kaplianica wykonała ruch będący odpowiednikiem wzruszenia ramionami. Zginą, jeśli spróbują przepłynąć na drugą stronę. A jeśli zdadzą sobie sprawę, że ten strumień gdzieś się kończy? Tarna wyglądała na zaskoczoną. Znalazłyby się daleko poza swoimi ziemiami, ale rzeczywiście nic nie stało na zawadzie w okrążeniu jeziora i kontynuowaniu pościgu. To daleko stąd, wiele dni drogi, nawet dla nich. To prawda, ale jeśli wbiją to sobie do łbów, mogą się tym nie przejąć. Jest tam dość zwierzyny, na którą mogą zapolować, a kiedy okrążą jezioro, natkną się na ludzi. Klacz potakująco potrząsnęła głową. Tak, ludzi nie mających pojęcia o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Rozmawiając tak, oddaliły się od strumienia. Kopyta uderzały głucho w skaliste podłoże. Wędrowały przez kilka godzin, nic nie mówiąc. Każda rozpamiętywała wydarzenia tego dnia. Nie miały najmniejszych wątpliwości, że coś się dzieje w tych stronach. Tarnę ogarnął lęk. Jej siostra krewniaczka będzie nalegać, żeby wsadziły w to nos, cokolwiek to mogło być. Pragnęła, by Eliri była lepiej uzbrojona. Nie tylko w łuki strzały, lecz także w moce czarodziejskie. Posuwały się powoli, miała więc dość czasu na podjęcie decyzji. Myśl, która przemknęła przez umysł klaczy, obudziła czujność dziewczyny. Zrozumiała, że kaplanica chce, aby się nad czymś zastanowiła. Eliri wysłuchała Tarny. Przestała się interesować złocistą mgłą w kanionie. Zakazano jej tam wstępu. Milczenie odpowiadało na wołanie z zewnątrz.
Magiczny wisior przestrzegał ją przed próbą naruszenia tajemnicy, a zdrowy rozsądek nakazywał ostrożność. Czekało ją tyle przygód, było tyle dróg, którymi mogła podążać. Niemal zapomniała o tajemniczej mgle. Nadal nie wolno nam tam wejść, zaprotestowała teraz. A kiedy ostatni raz próbowałaś? Tarna miała rację, a Liri zamyśliła się. Minęły miesiące, wiele miesięcy. Ten ostatni raz musiał być, policzyła na palcach, na początku zeszłego lata. No cóż, może znów spróbować. Nie stanie jej się nic złego, póki będzie się dobrze zachowywać. Przynajmniej taką miała nadzieję. Spróbowała więc znowu pokonać mgłę i w odpowiedzi ujrzała zamknięte drzwi. To, co kryło się w złocistej mgle, nie chciało jej dzisiaj widzieć. Odeszła wolnym krokiem. Czy kiedykolwiek zostanie tam wpuszczona? A może powinna zrobić coś, co będzie zapłatą za ten przywilej? Zachichotała cicho. Wcale tak bardzo nie pragnęła tam się dostać, po prostu powodowała nią ciekawość. Tarna czekała w wąwozie. Zauważyła pozornie obojętną minę powracającej dziewczyny. Wyglądało na to, że tajemnicza brama nadal była przed nią zamknięta i że Eliri nie zamierzała ponawiać próby w najbliższym czasie. Kapłanica, nic nie mówiąc, zabrała się do skubania trawy. Eliri zauważyła zarówno zainteresowanie, jak i udaną obojętność przyjaciółki. Dotknęło ją to tak silnie, że odwróciła się na pięć i wróciła do tajemniczej mgły. Stała tam, formułując w myśli to, co chciała powiedzieć. O niezwykłym zachowaniu wilkołaków, uczuciu niepokoju, że na nizinie coś jest nie tak. O przeczuciu nadciągającej burzy, nie mającej nic wspólnego z żywiołami, tylko z mocą i niebezpieczeństwem. Mając to wszystko w pamięci, uczyniła coś, co było w jej pojęciu odpowiednikiem pukania do zamkniętych drzwi. Wysłała swoje przesłanie potokiem myśli. Poczuła raptem, że ktoś skupił na niej uwagę i nagle ogarnęła ją radość. Zainteresowano się jej słowami. Pytanie. Znów przekazała swoje zdumienie faktem, że wilkołaki goniły ją tak uparcie. Tym razem opisała wszystko, dodając obrazy terenu. Pościg aż na sam brzeg bieżącej wody. Impuls nakazujący jej i Tarnie oddalić się jak najszybciej, chociaż przyprawiwszy się na drugi brzeg, powinny się czuć bezpieczne, jakby udzieliło im się niezdecydowanie wilkołaków, które za wszelką cenę postanowiły je dopaść. Nagły strach, że napastnicy zechcą okrążyć jezioro i wkroczyć na nieznany teren. Obawę, iż zaprzyjaźnieni ludzie znajdą się wtedy w niebezpieczeństwie. Eliri odniosła nagle wrażenie, że jakaś siła przesiewa jej umysł. Zainteresowała się kaplanicą. Są przyjaciółkami? Tak, są. A czy jest w tym coś złego? Odparła ostro Eliri. W odpowiedzi napłynęła fala rozbawienia, ależ wręcz przeciwnie. Mgła czy ten, kto w niej się krył, był z tego zadowolony. Dziewczyna otworzyła szeroko oczy, posyłając własne pytanie, dlaczego? Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że komunikują się z nią dwie istoty, mężczyzna i kobieta. Odniosła wrażenie, że pod pewnymi względami są ludźmi, pod innymi zaś kimś obcym, znacznie potężniejszym. Czy są adeptami? Zapytała w myśli. Wtedy ku jej zaskoczeniu powrócił obraz zamkniętych drzwi. Uświadomiła sobie nagle, że krok za krokiem się cofa, a zaklęta mgła wije się i kłębi przed nią. Wróciła pośpiesznie do Tarny. Spojrzała na siebie, gdy skończyła opowiadać. Kaplanica bez słowa znowu zaczęła szczypać trawę. Eliri zaś nie chciała się zbytnio zagłębiać w sens całego wydarzenia. Była niezadowolona ze sposobów, w jaki nieznane istoty wtargnęły do jej umysłu. Nic jej się nie stało, ale przynajmniej mogły zapytać, czy się na to zgadza, pomyślała urażona. Przecież nawet nie należała do tego świata. I ta myśl nagle ją zastanowiła. Nie należała. Ten świat pozwolił jej stać się sobą. Dał jej schronienie, dach nad głową i przyjaciół. Tutaj została wojowniczką, co byłoby niemożliwe w świecie, który opuściła, raczej z którego uciekła. Z własnej woli wstąpiła na drogę tych, którzy odeszli wcześniej. Na chwilę ogarnęła ją straszliwa tęsknota za wędrującym w dal za jego domem. Ale pradziadek umarł, a jego domek już do niej nie należał. Nawet gdyby mogła wrócić, nic nigdy nie byłoby już takie same. Nie zabrałoby ze sobą Tarny i Hailana, gdyż w jej świecie źle by ich potraktowano. Zacisnęła dłoń na rękojeści noża. Tam nigdy nie zostałaby wojowniczką. To jedno zdominowało jej wszystkie myśli.
Trudno jest żyć w krainie, którą wybrała na swoją nową ojczyznę. Musi walczyć, by przeżyć. Musi polować, żeby zaspokoić głód i handlować z innymi ludźmi. Odetchnęła głęboko pachnącym wiosną powietrzem. Później pomaszerowała do swojego domu. Należał do niej, miała do niego prawo, znalazła go i w nim zamieszkała. Podjęła ostateczną decyzję. Przez cały ten czas żyła tak, jakby jej pobyt w tym świecie był tylko tymczasowy. Teraz ogarnęła ją wielka radość, gdy uświadomiła sobie, że to jest jej ojczyzna, jej dom, jej ziemia. Bez walki nikt jej tego nie odbierze. A to, dodała zawzięcie, dotyczy zarówno wilkołaków, jak i ich panów. Zamaszystym krokiem weszła do środka i zaczęła wywracać na drugą stronę zakurzone przez zimę futra. Zaniosła pościel do strumienia i wyprała w przeznaczonym do tego kamiennych misach. Po raz pierwszy dobrze im się przyjrzała. Pomysłowe. Ktokolwiek tu kiedyś mieszkał, nie wyrzekł się wygód. Dorzuciła swoją odzież. Później rozłożyła pranie na trawie, wróciła do swojej twierdzy. Stanowczo za długo używała tylko wielkiej sali. W bardzo zimne lub deszczowe noce spały tam razem z nią kepliany. Nigdy nie zadawała sobie trudu przeszukania komnat na piętrze. Prychnęła z irytacją. Skłoniły ją do tego opowieści wędrującego w dal. O tym, że niedobrze jest mieszkać w domu, którego właściciele umarli. Nie wiedziała, czy umarli właśnie tutaj. Równie dobrze mogło to się stać daleko stąd. Możliwe, że panami były tu mieszkające w czarodziejskiej mgle istoty, a w takim razie nadal żyją. Stąpając ciężko, weszła po schodach. Widać było, że tę twierdzę zbudowali ludzie oczekujący wojny. Schody nie miały poręczy i wiły się, dając obrońcy swobodę ruchów. Znalazłszy się na górze, weszła do wąskiego korytarza i zaczęła liczyć w myśli kroki. Biegł przez całą długość domu, nad środkiem wielkiej sali na parterze. Po drewnianych meblach nie pozostał żaden ślad, jeśli w ogóle kiedykolwiek tu były, ale w kilku pokojach pozostały kamienne stoły. Dwie nisze, półka z kamienia mogły niegdyś służyć jako bieliźniarki. Wędrowała po komnatach, obstukując leniwie ściany. Cynan pokazał jej w swoim domu małą skrytkę na klejnoty. Czy mieszkańcy zamku też mieli podobny schowek? Dotarła do końca korytarza i ku swemu zaskoczeniu przekonała się, iż stoi znów przed krętymi schodami. Szła, wytężając wzrok i słuch, z dłonią na rękojeści noża. W dół, coraz głębiej. Chyba nawet dotarła już pod ziemię. Spojrzała w górę, nagle wszystko zrozumiała. Kiedyś musiała się tutaj znajdować dodatkowa podłoga z desek, ukrywająca dalszy ciąg schodów, prawdopodobnie z ukrytymi drzwiami zapadowymi. Zrobiło się ciemno i Aliri potknęła się. Poczęła się cofać w poszukiwaniu czegoś, czym mogłaby oświetlić sobie drogę. Wróciła szybko do sali. Tak, to się przyda. Ostatniego lata zamiotła ją tymi gałęziami. Były teraz suche jak pieprz, posłużą jako pochodnie. Spojrzała na trzymaną naręcz. Czy wystarczy? Powinno. Pośpiesznie wróciła do miejsca, w którym panowały nieprzeniknione ciemności i zapaliła jedną gałąź. Paląc się dawała niewiele światła, ale pozwalała trochę lepiej widzieć schody. Aliri schodziła w dół, aż zobaczyła przed sobą jakieś drzwi. Wykuto je w kamieniu, ale tak przemyślnie, że można było je otworzyć silnym pchnięciem. Zajrzała przez szparę do środka. Ujrzała tylko ogromną posadzkę ginącą w mroku. Zanotowawszy sobie w pamięci, że na przyszłość musi sporządzić lepsze pochodnie, ruszyła do przodu. Wykładana kamiennymi blokami podłoga, kamienne ściany i brak innego wejścia. To nie miało sensu. Po co zbudowano to zejście do podziemia, jeśli nie można było stąd wyjść? Może tu były tylko spiżarnie? Obeszła podziemną izbę, wysoko podnosząc przygasającą gałąź. Aliri przypuszczała, że podziemia dorównują rozmiarami domostwu na powierzchni. Nagle dostrzegła na podłodze zardzewiały metalowy przedmiot. Nachyliła się i stwierdziła, że to sztylet. Otaczały go ozdobne gwoździe, świadczące, iż niegdyś tkwił w skórzanej pochwie, po której został tylko ten ślad. Stanęła przed kamienną ścianą, rozmyślając, czy upuszczono tę broń podczas ucieczki, czy też miała ona jakieś inne, donioślejsze znaczenie. Cynan nauczył ją kilku słów rozkazów, otwierających ukryte w ścianach szafy i inne skrytki. Dziewczyna zwróciła się twarzą do ściany i odpowiedziała, podnosząc głos. Ashlin. Odpowiedział jej cichy zgrzyt i ściana się otwarła. We wnętrze chroniona przed upływem czasu wisiała broń.
Lili dostrzegała wyrwy w równych rzędach, jakby ktoś w pośpiechu zabierał część tego zbioru. Przyjrzała się uważnie. Były tam łuki, pełne strzał kołczany, miecze, sztylety, berdysze, topory, osełki. Wszystko potrzebne do obrony tego miejsca. Uśmiechnęła się. Czy znajome słowo nadal będzie działać? Podeszła do skraju wnęki, a potem zrobiła jeszcze dwa kroki w bok. Przecież szafy powinny stać obok siebie, pomyślała. Ashlin. Tym razem mur nie zareagował. Powtórzyła rozkaz. Nadal brak odzewu. Ale po trzecim okrzyku ściana znów zadrżała i się otworzyła. Tym razem były to zbroje. Zbroje z cudownego metalu, połyskującego tęczą jak olej na powierzchni wody. Podniosła jedną z nich, podziwiając wykonanie. Zbroja. Nie. Przypominała sobie słowa Meilin. Tę jakby koszulę z drucianych kółeczek nazywano kolczugą. Na pewno wykuł ją prawdziwy mistrz. Wisiała ciężko w jej dłoniach, ale była miękka jak aksamit. Dostrzegła też mniejszą, która jak magnes przyciągała jej oczy. Pasowała jak ulał, jakby starożytny kowal wykonał ją na jej właśnie miarę. Kiedy ją włożyła, prawie nie czuła ciężaru. Zapaliła ostatnią gałąź. Miała dość światła, by wrócić na górę. Zwróciwszy się w stronę wnęk w murze, rozkazała im się zamknąć. Zatrzasnęły się na jej oczach. Wróci tu. Na pewno zostało jeszcze wiele niezwykłości. Podsyciło to jej ciekawość. Czy słowa rozkazy podziałają również w sypialni na piętrze? Może przeoczyła jakieś tajemnice tego miejsca? Wkrótce przekonała się, że tak istotnie było. Mary nauczyła ją rozkazów, które otworzyły przed nią szafę z ubraniami w kilku pokojach. Jęknęła z zachwytu na widok bogactwa jedwabi i aksamitów. Należały z pewnością do pana i pani zamku. Wyglądało na to, że kiedyś mieszkały tu też małe dzieci. Przez resztę dnia snuła się od ściany do ściany po całym zamczysku, wypróbowując czarodziejskie słowa. Nawet w kuchni znalazła kredensy pełne garnków, rondli, gliniane i szklane naczynia oraz resztę wyposażenia. Wróciła do łoża uradowana i zachwycona. Z żebraczki, która zamieszkała w cudzej siedzibie, po raz pierwszy poczuła się jej panią. Miała wrażenie, że zamek sam się przed nią otworzył, odsłaniając swoje najgłębsze tajniki. Wczesnym rankiem następnego dnia zaopatrzyła się w pochodnie. Krążyła wokół murów, po kolei wypróbowując znane sobie słowa. Jedno otworzyło małe drzwi do stajni, o której istnieniu nie miała pojęcia. U schyłku dnia była już całkowicie wyczerpana. Wycofała się do wielkiej sali, wzięła spalony na węgiel patyk i duży płat białej kory. Spróbowała narysować plan zamku. Szkicując go, dziwiła się samej sobie. Dlaczego zdecydowała się obejrzeć go dopiero po tak długim czasie? Może dlatego, że czuła się tu jak intruz, że nie chciała, zajmując wyłącznie wielką salę na dole, rozgniewać poprzednich właścicieli. W pewnym stopniu rozumiała swoje postępowanie. Wszystko zaczęło się od kanionu i dziwnej mgły. Obawiała się, że jeśli nadużyje gościnności, wszyscy zostaną stąd wypędzeni. Teraz wszakże po upływie kilkunastu miesięcy czuła, że stopniowo ją poznano i zaakceptowano. Domostwo należało do niej. Przyjmie jego dary, schronienie i wygody, jakie zapewniały mocne mury i ochronne runy w bramie. Przez kilka następnych tygodni była zajęta oględzinami swojej siedziby. Zaczęła spędzać noce w sypialni, która musiała należeć do gospodarza zamczyska. W kuchni pojaśniało od wyczyszczonych garnków i rondli wiszących na ścianach. Z ukrytych szaf wyjęła gobeliny i klnąc siarczyście zawiesiła na ścianach. Zaintrygowało ją, że szafy tak dobrze chroniły swoją zawartość. Przyszło jej do głowy, by przeprowadzić eksperyment ze świeżym mięsem i zamknęła je w szafce w swojej sypialni. Wyjaśniało to wiele, gdyż mięso zachowało świeżość przez wiele tygodni. Metodą prób i błędów odkryła, że im częściej szafa była otwierana, tym szybciej się psuła zawartość. Jakiś czar? Na pewno. Czary mające chronić zawartość szaf przed rozkładem. To dobrze. Kredensy, których nie potrzebowała, chronią jej zapasy żywności przed letnimi upałami. Tymczasem Kepliany nie próżnowały. Hajlan zaczął składać potajemne wizyty na terenach, które jego matka dobrze znała. Wracał z nowinami od swoich współplemieńców. Tana towarzyszyła mu podczas ostatnich odwiedzin. Przybyła teraz szukając Elirii. Siostro krewniaczko, mam wieści i nie podoba mi się to, co usłyszałam. Dziewczyna wstała i pogłaskała aksamitne nozdrza keplianicy. Czekała. Tarna przemówi, kiedy sama zechce. W środku naszych ziem przebudziły się złe moce. Zło znów gnieździ się w ciemnej wieży.
Moi pobratymcy lękają się go, są posłuszni, a mimo to stają się jego łupem. Możliwe, że to właśnie dlatego wilkołaki polują na nas tak zawzięcie. Coraz więcej keplianów pada ich ofiarą. Eliri wiedziała o tym. Tabuny keplianów zawsze były nieliczne, a główną przyczyną było traktowanie osieroconych źrebion przez ogiery, które tak beztrosko zabijały, i przez klacze, które nie chciały im pomóc. Teraz Tarna i Hailan opowiadali o źrebakach i osłabionych porodem klaczach, porywanych niemal pod nosem ogierów przywódców stad. Nawet młode, samotne samce padały ofiarą współdziałających ze sobą wilkołaków. One oszalały, zabijają i będą zabijać, aż nasze ziemie opustoszeją. Hailanowi z podniecenia aż grało w płucach. Atakują teraz nawet Rasti, ale przez to ponoszą podwójne straty. Z Rasti nie ma żartów. Giną więc jedne i drugie. Stare powiedzenie mówi, że kiedy źli giną, dobrze na tym korzystają. Elir uśmiechnęła się szeroko. Miejmy nadzieję, że wyrżną się wzajemnie i że żaden nie pozostanie przy życiu. To niemożliwe, zaprzeczył Hailan. W naszych stronach powiadają, że mieszkaniec ciemnej wieży przemówił do nich grożąc, że jeśli znów rozpoczną wojnę, surowo ukaże jednych i drugich. Eliri podniosła wzrok. Niewiele to da. Erasti zupełnie nie przejmują się groźbami. Jeśli wilkołaki ich zaatakują, będą walczyć. Ale wilkołaki się przejmują. Tarna podrzuciła głową. Boją się pana ciemnej wieży. Nie rozpoczną walki bez jego pozwolenia. Obawiam się, że twoi przyjaciele mogą być ich następnymi ofiarami. Podobno stada wilkołaków gromadzą się, by w wielkiej liczbie zapolować daleko poza granicami swych terytoriów. Eliri wychyliła się spod niskiej korony drzewa, pod którym stali. Nagle podjęła decyzję. Pojedzie i porozmawia z mieszkańcami fortu nad jeziorem. To dobry pomysł, siostro krewniaczko, tylko bądź ostrożna, ostrzegała keplianica. Eliri dobrze się przygotowała do podróży. Osiodłała cisawego kłódza i kepliany żegnały ją przyjazną myślą, gdy je mijała. Runy rozbłysły, kiedy między nim przejeżdżała. Pod wpływem nagłego impulsu nachyliła się, kreśląc w powietrzu podstawowe symbole. W jej myślach pojawiło się nagle jakieś nieznane słowo, zupełnie jakby ofiarowane w darze. Wiedząc już teraz, że nie należy wypowiadać głośno magicznych rozkazów, zapisała je w pamięci na wszelki wypadek. Opuszczając swoją stanicę, rozmyślała o runach chroniących wejście do kanionu. Wiedziała, że wielu mieszkańców tego świata miało talent magiczny. Nawet ci, u których ten wrodzony dar był słaby, uczyli się nim posługiwać. Wszystkie zagrody, dworzyszcza i zamki, a zwłaszcza doliny zielonych przestworzy, chronili zaczarowani strażnicy. Zdolność władania mocą czarodziejską była naturalna dla jej nowych ziomków. Wróciła myślą do wilkołaków, do drażającej istoty od niepamiętnych czasów były wrogami keplianów. Wyglądało na to, że wszelkie próby ich kontrolowania, może też pobierania czy ssania od nich mocy, doprowadzały je do szaleństwa. Pan ciemnej wieży mógł żądać, by zaprzestały walki, nie chciał bowiem tracić swych skromnych sił w wojnie, której nie pochwalał. W dodatku ginęli tylko jego słudzy. Szczęście mu jednak nie dopisało w tym względzie. To dobrze, pomyślała. Przyjaciele zyskują, gdy wrogowie się kłócą, mawiał wędrujący w dal. Jeśli wilkołaki nadal będą drażnić Rasti, mimowolnie wyświadczą jej wielką przysługę. Zadrżała. Nie chciałaby zostać otoczona przez stado lądowych Rasti. Przypominały długie na trzy stopy łasice o wspaniałym futrze i polowały wielkimi stadami. Łasice też tak robiły podczas surowych zim. Nie były naprawdę rozumne, lecz po zwierzęcemu przebiegłe. A kiedy jacyś intruzi wtargnęli na ich terytorium, nie zważały na liczbę zabitych członków stada, dopóki nie wygnały obcych. Zjadały ścierwa zarówno własnych poległych, jak i intruzów. Wzdrygnęła się i z trudem odegnała te myśli. Jechała równym kłusem w dół strumienia, a potem wokół jeziora. Tej nocy przyśnił się jej sen, jakiego nie miała od wielu miesięcy. Ciemnowłosy mężczyzna spoglądał na nią z niepewnością i nadzieją. Wyglądał dojrzalej niż chłopiec z miniatury, którą obejrzała w domu nad jeziorem. Poznała go jednak. To był Romar, bliźniaczy brat Mairin. Grymas napięcia i wysiłku wykrzywił jego rysy, kiedy próbował dotrzeć do niej, przemówić, może ostrzec. Wyraźnie go to osłabiło, jego twarz zwiotczała. Eliri nachyliła się do przodu, badając go wzrokiem. Był chudy, blady, jakby długo przebywał w zamknięciu. Lecz energicznie zarysowany podbródek i zaciśnięte usta wskazywały, że jeszcze nie uległ wrogom. We śnie sięgnęła smokłymi palcami do szyi i ścisnęła wizerunek kepliana. Wytężyła wzrok, by widzieć wyraźniej. Ciepło napłynęło od wisioru. Otoczenie Romara pojaśniało.
Dostrzegła teraz okno, przestwór czystego nieba za oknem i otaczające jej szare kamienne bloki. Brat Myrin siedział przywiązany rzemieniami do wielkiego rzeźbionego krzesła. Wyczuwała jednak, iż krępuje go coś jeszcze ponad widzialne więzy. Krzesło stało w kręgu czerwonych jak krew buchających czarnym dymem run. Dziewczyna zadrżała. Romar był więźniem. Więźniem zła, które starało się go wykorzystać dla swoich celów. Brat Myrin znów otworzył oczy i spojrzał na nią z rozpaczą. Runy rozjarzyły się, popłynął z nich dym, który nawet w tych sennych majakach cuchnął wrogą, nieprzyjazną mocą. Eliri cofnęła się. Obraz zaczął się rozpływać, lecz pojawił się następny. Dziewczyna patrzyła z góry jak ptak na wieżę w dole. Tak, to była ukryta w głębi terytorium Keplianów ciemna wieża. Eliri wyruszyła w dalszą drogę o świcie, wciąż wracając myślą do snu, który uznała za proroczą wizję. Obawiała się reakcji Myrin, gdy jej o tym opowie. Przyjaciółka będzie się domagała jakichś działań, lecz Eliri przeczuwała, że przyniosą one tylko śmierć. Tu trzeba raczej przebiegłości. Walczyć zgoda, ale jak nocni złodzieje, nie jak wojownicy. Członkowie jej plemienia cenili niegdyś takie wojenne podstępy. Przez jej twarz przebiegł złowrogi uśmiech. Decyzję podejmie sama, ale przekaże ostrzeżenia, które jej przyjaciele przynieśli z kepliańskich ziem. Wystarczy, aby mieszkańcy mieli się na baczności. A co do Geranego? Tak, też mu nic nie powie. Za bardzo kocha Meirin, by móc coś przed nią ukryć. Gdyby tylko bowiem jego małżonka zaczęła coś podejrzewać, wyciągnęłaby z niego całą historię równie łatwo, jak foka ślimaki z muszli. Po kilku dniach dotarła nad jezioro. Jej przyjaciele nadbiegli mostem. Myrin śmiała się szczęśliwym śmiechem. Och, jak dobrze znów cię zobaczyć. Co się wydarzyło od twojej ostatniej wizyty? Czy wiodło ci się na polowaniu? Nie jesteś zmęczona? Jerany chwycił wodze jej wierzchowca. Dopilnuję, by się nim zajęto. Idź z Myrin, zanim pęknie od nadmiaru pytań. Dotknął lekko ramienia żony. Przemawia wszakże w imieniu nas obojga. Dobrze, że znów nas odwiedziłaś. Wezmę twoją sakwę. Odrzekł, prowadząc zmęczonego kuca. Myrin trzymała przyjaciółkę za rękaw. Dopiero po chwili zdała sobie sprawę, że pod palcami ma coś twardego. Co to takiego? Zapytała. Wróciła rękaw na drugą stronę. Kolczuga! Nosisz kolczugę i jak pięknie wykonaną. Skąd ją masz? Czy znalazłaś inną osadę, z której handlujesz? Co? Pozwól mi najpierw odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Eliri, śmiejąc się cicho, podniosła rękę, powstrzymując Myrin. A co do kolczugi, to znalazłam ją, a nie kupiłam. Kiedyś opowiem ci całą tę historię. Powiodło mi się na łowach i tak, jestem głodna. Nie znam żadnych nowin o Romarze. Przynoszą jednak wieści, które mogą dotyczyć ciebie i twojego domu. Nakarm mnie, a potem porozmawiamy. Rozmawiali do późna w nocy. Jerany wziął sobie do serca słowa Eliri. Każę doprowadzić wszystko do porządku. Nie jesteśmy w każdej chwili gotowi do odparcia wroga, ale są jeszcze pewne drobiazgi. Załatwimy wszystko, zanim zacznie się atak lub oblężenie. Jego twarz spoważniała. Co przywiozłaś na sprzedaż? Tym razem nie proponuję wam żadnych zbytkownych towarów, zapewniła Eliri. Wszystko dobre jelenie, skóry, ścięgna i podarunki dla ciebie i dla Myrin. Sięgnęła do sakwy. Nie pytaj tylko, skąd je mam. Są dla ciebie. To dary światła. Rozwinęła pierwszy pakunek, odsłaniając kolczugę, która pasowała na przyjaciółkę. Myrin jęknęła, dotykając ze zdumieniem metalowej plecionki. Później Eliri złożyła u stóp Jeranego 6 mieczy z drugiego tobołka. Były wspaniale wykonane, choć pozbawione ozdób. Pan domu podniósł jeden, zacisnął w dłoń rękojeść i od razu wypróbował miecz, zadając cios nieistniejącemu przeciwnikowi. Potem przemówił takim tonem, jakby składał uroczystą obietnicę. Nie zapytamy, skąd pochodzą. Wystarczy, że należą do światła. Obrzucił surowym spojrzeniem swoją żonę, która chciała coś powiedzieć, i Myrin zamknęła usta. Powinno się ich użyć przeciw złu w obronie dobra. Przez resztę wizyty Eliri zachowywał większą powagę niż zwykle. Kiedy odjechała, patrzył, jak okrąża jezioro, stopniowo znikając im z oczu. Później wielkimi krokami wrócił do wieży i wezwał zaufanego drużynnika. Zawieź to do pani Zielonej Doliny i oddaj do rąk własnych. Tętet kopyt konia wysłańca ucichł na miękkiej murawie, kiedy Jerany skierował się do zbrojowni, a stamtąd do spiżarni. W jego rodzie nie pojawiali się osobnicy obdarzeni wielkim talentem magicznym. Teraz jednak przeszedł go zimny dreszcz, jak zapowiedź nadciągającej burzy. Uwierzył ostrzeżeniu Eliri.
Nie wspominał o tym żadnej z kobiet, ale pewien zamkowy myśliwy, oddaliwszy się bardziej niż zwykle, zobaczył wilkołaki. Jerany był pewny, że dziewczyna nie powiedziała wszystkiego. Może nie była w pełni przekonania o znaczeniu tej wieści, bo na pewno źle im nie życzyła. To nie wchodziło w rachubę. Mijając strzelnicę, rzucił okiem na otoczenie. Było tu pięknie. Chciał tu mieszkać i wychowywać dzieci. Czy jego kości spoczną w tej ziemi przedwcześnie? A co z Meirin? Ona go nie opuści, nawet gdyby próbował ją odesłać w bezpieczne miejsce. Przeniósł spojrzenie na zabarwione błękitem majaczące w oddali szczyty gór. Przybyli stamtąd, by zbudować dom i założyć ród. Pozostaną tu żywi lub umarli. Dobrze, jeśli władczyni Zielonej Doliny prześle im pomoc. Jeśli nie, będą walczyć samotnie. Popatrzył na połyskującą w słońcu powierzchnię jeziora. Nie, nie całkiem sami. Eliri również wyruszy w bój. Westchnął. Romar zawsze był jego prawym ramieniem. Gdybyż tylko przyjaciel znalazł się teraz u jego boku. Ciężkim krokiem oddalił się od okna. W Eskarpie nie było nikogo, kto mógłby się od niego odtroszczyć. Jego matka już dawno przeszła na stronę swego drugiego męża i ich wciąż powiększające się gromadki dzieci. Nie, tylko tutaj byli jego prawdziwi przyjaciele i ukochana kobieta. Bardzo brakowało mu Romara, mlecznego brata i powinowatego. Zdał sobie sprawę, że znów patrzy w okno ze środka swojej sypialni. Widział przez nie góry dzielące go od Doliny Zielonych Przestworzy. Westchnął. Wybrał na swoją siedzibę samotne, niebezpieczne miejsce. Lecz jak dotychczas wilkołaki nie zapuszczały się tu. Ich pojawienie się było znakiem, że ciemność rośnie w siłę i że wielkie niebezpieczeństwo zagraża wszystkim, którzy stoją po stronie światła. Przed wielu laty mieszkańcy podówczas w ciemnej wieży sługa mroku, mieszkający tam, spróbował zawładnąć sercem i umysłem pewnej panny czarodziejki, córki Simona Tregarta. Uwolniono ją jednak i zło zwróciło się przeciwko porywaczowi. Lecz ciemna wieża była miejscem, które przyciągało pomniejszych zwolenników wiecznego mroku, chciwych jak największej mocy. Szkoda, że nie dało się rozebrać jej do fundamentów, by nikt ze sług ciemności nigdy już tam nie zamieszkał i nie przejął dziedzictwa poprzedników. Zaproponował to kiedyś, ale sama Dahaun powiedziała mu, że to niemożliwe. Z jakiegoś powodu związanego z obdarzonymi mocą przedmiotami. Nie rozumiał nawet w połowie jej wyjaśnień, tyle tylko, że miała rację. Nie sposób zniszczyć wieży, nie narażając samego Eskor. Daleko nad brzegiem jeziora błysnęły w słońcu okucia uprzęży. Eliri właśnie okrążała zakręt strumienia. Ona także wspomniała twarz o ostrych rysach, zmęczona ponad wszelkie wyobrażenie i szaro-zielone oczy błagające o pomoc. Podjęła decyzję kilka dni temu. Przychodzi taki czas na wojownika, że musi wyruszyć do boju. Oczami wyobraźni ujrzała prócz Romara także Meirin, Jeranego oraz Tarnę, Hailana i innych kepliańskich przyjaciół. Zbyt wiele niewinnych ofiar. Musi pomalować twarz barwami wojennymi i złożyć przysięgę pokutcji. Przysięgnie walczyć, dopóki nie zginą jej wszyscy wrogowie albo sama nie padnie w boju. Zdała sobie sprawę, że cicho nuci pieśni śmierci wędrującego w dal. Uśmiechnęła się do siebie. Będzie gotowa. W następnych tygodniach życie wróciło do normy, ale ten pozorny spokój nie zmylił żadnego z mieszkańców zamku nad jeziorem Ańkanionu. Poczucie zagrożenia rosło, gdyż teraz coraz częściej widywano wilkołaki, które wciąż głębiej i głębiej zapuszczały się na cudze terytoria. Kiedy się pojawiały, Eliri samotnie czekała z łukiem w dłoni, a jej kuc cierpliwie pasł się obok, w każdej chwili gotów do biegu. Wybiła jała z zasadzki pojedyncze wilkołaki i mniejszej grupki, aż zaczęły się lękać okalający góry terenów. Hailan robił wszystko, by zaalarmować inne kepliańskie ogiery. Dwukrotnie pokonał w walce oddane ciemności kepliany. Widział, jak tratowały klacze i źrebięta. Zrozumiał, dlaczego jego łagodna matka uciekła z ziem swego plemienia. Wszystko zawdzięczali jej siostrze krewniaczce, która ich obroniła i wzięła pod swoją opiekę. Będąc źrebakiem, szanował Eliri. Jako podrostek słuchał jej. Gdy dorósł, rozmawiał z nią jak równy z równym, lecz doceniał jej dar przewidywania. Widział w niej przywódczynię, która układała plany i była w stanie przewidzieć ich efekty. A teraz po prostu kochał ją tak samo jak swoją matkę. Służące ciemności kepliańskie ogiery był ucieleśnieniem mocy i majestatu zła. Hailan różnił się od wszystkich swoich współplemieńców. Był od nich większy, miał wspanialszą sylwetkę i emanowała od niego siła. W kanionie wszyscy ulegali jego woli, prócz Tarny i Eliri. Omijały go nawet szerokim łukiem spotkane dorosłe kepliany.
przeciwieństwie do nich nie musiał walczyć o pożywienie. Nie karmiła go wycieńczona ciągłymi porodami matka, która odegnałaby go jak najprędzej od siebie, chcąc ocalić mu życie. Rósł na wspaniałego ogiera i był też inteligentny. Zrealizowały się w nim w pełni możliwości jego rasy. Podniósł oczy z nad soczystej trawy, widząc mijającą go Eliri. Dokąd udajesz się tym razem? Nad rzeką. Raz ci znów kłócą się z wilkołakami, uśmiechnęła się złowrogo. Oszczędza mi to fatygi. Jeśli któregoś tylko zranię, nie muszę powtarzać strzału, bo przeciwnicy sami go wykańczają. Jej słowa rozbawiły, ale i zaniepokoiły wielkiego ogiera. To dobrze, że nasi wrogowie walczą ze sobą, ale zachowaj ostrożność. Rasty są rozwścieczone ciągłymi wypadami intruzów na swoje terytorium. Nawet ja sam nie chciałbym się z nimi spotkać tam, skąd nie można uciec. Eliri przyznała mu rację. Stado Rasty to ucieleśnienie śmierci. Zbyt wiele widziała, by podejmować ryzyko. Wskoczyła na konia. Będę uważać, przyrzekła. Ty miej oko na kanion i dom, powinnam wrócić w południe. Odjechała cwałem Arunu, wejście do kanionu rozjarzyły się, gdy je mijała. Hajlan odprowadził ją spojrzeniem, nasłuchując cichnącego w oddali tętentu kopyt. Później powoli ruszył w stronę magicznych symboli strzegących ich stronienia. Zamigotały, gdy się do nich zbliżał, a potem zapłonęły miękkim niebiesko-zielonym światłem, które dodawało sił i otuchy. Przyjrzał im się z żalem. Należał do światła. Pilnujące wąwozu ochronne runy oznaczały tak wszystkich jego mieszkańców. Pragnął jednak czegoś więcej. Dla kogoś, kto go nie znał, był Keplianem, sługą wiecznego mroku i zła. Gdybyż jeszcze coś w jego wyglądzie odróżniało go od innych ogierów. Westnął cicho i wrócił na pastwisko. Po kilku godzinach podeszła do niego Tarna. Dokąd udała się Eliri? Zapytała. Nad rzekę, podrażnić się z Rasty. Nagle zdał sobie sprawę ze znaczenia tego pytania. Powiedziała, że wróci, gdy słońce będzie wysoko, a jest już znacznie później. Niepokoisz się o nią? Nie pytał, lecz stwierdził fakt. Tarna skinęła głową. Oboje znali zwyczaje Eliri. Jeśli oświadczała, że coś zrobi, to robiła. Jeżeli nie, zawsze miała ku temu ważne powody. Matkę i syna nagle ogarnął lęk. Dlaczego nie dotrzymała słowa? Spojrzeli po sobie, razem opuścili kanion i pocałowali kamienistym szlakiem w stronę rzeki. Nie ujrzeli tam Eliri, lecz na trawie pozostał zapach jej konia. Ruszyli jego tropem, to bacznie rozglądając się tą wężąc przy ziemi na zmianę. Wtem Tarna zatrzymała się jak wryta, aż stanęła dęba. Tutaj stało się coś złego. Wyczuli przerażenie kuca. Jego podkowy zdarły darń, kiedy odskoczył w bok. Ale dlaczego? Kepliany opuściły nisko głowę, obwąchując otoczenie. Wilkołaki. Całe stado liczące może ze 20 sztuk. W dodatku wszystkie były samcami. To nieprzypadkowe spotkanie. Szły gdzieś w jakimś celu, a ich trop prowadził nad jezioro. To znaczy przedtem, zanim spotkały Eliri. Ślady skręciły w podgórze, kiedy wilkołaki zawróciły, żeby zapolować na kobietę i jej konia. Eliri uciekała, lecz wyraźnie oszczędzała sił swego wierzchowca. Kepliany pocwałowały jej śladem. Znajdą ją. Trop był świeży, wilkołaki musiały krążać ją gdzieś w pobliżu. Tego ranka dziewczyna odjechała z zamiarem przetrzebienia nieprzyjaciół. W swoich potyczkach zachowała ostrożność i zazwyczaj szczuła wrogów przeciw sobie. Przez ostatnie 2 miesiące odniosła sporo widocznych sukcesów. Zapuszczała się znacznie głębiej w stronę ciemnej wieży, niż mówiła o tym swoim kepliańskim przyjaciołom. Nie natrafiła na żaden ślad Romara, ale pewne oznaki wskazywały, że był więziony tam lub w pobliżu. Przekonała się, że siedziby sługi ciemności strzegły złe moce. Już tylko to świadczyło, że ukryto w niej coś, co wymaga ochrony. W ostatnich tygodniach raz po raz zbliżała się do ciemnej wieży, badając jej fortyfikacje. Tego dnia wszakże słońce tak przyjemnie grzało, a niebo było takie błękitne. Nie myślała ani o wieżach, ani o więźniach. Rozzłości raz i zabije kilka wilkołaków, jeśli dopisze jej szczęście. Pozwoliła kucowi wybierać drogę w dół zbocza nad rzeką. Przez krótki czas obserwowała raz, lecz dzisiaj jakby się miały na baczności. Dostrzegła jakiś ruch w oddali na drugim brzegu bezimiennej rzeki. Ruszyła kłusem wzdłuż brzegu, a potem zaintrygowana przeprawiła się przez rzekę, by zbadać, co się tam dzieje. Raptem z wysokiej trawy tuż spod kopyt kuca podniosły się wilkołaki. Oszalały ze strachu, koń skoczył, odwrócił się błyskawicznie i pomknął z największą jak na siebie szybkością. Napastnicy pospieszyli, by odciąć Eliri odwrót nad bieżącą wodą. Ogarnięty paniką wierzchowiec uniósł ją coraz dalej na południe, każdym krokiem oddalając od zbawczej rzeki. Walczyła z nim zaciekle, targała i szarpała wodze, zapadła się w siodle, wtargnęła nawet do jego umysłu, czego dotąd zawsze unikała.
powodowała nią rozpacz. Musi ponownie skierować go nad bieżącą wodę. Kątem oka zerknęła za siebie i zrozumiała, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Goniło ją całe stado składające się wyłącznie z samców. Zdołała wreszcie nakłonić pokryte pianą i potem zwierzę, by zatoczyło wielki, łagodny łuk i wróciło nad rzekę. Ale to w niczym nie poprawiło jej położenia. Na drugim brzegu czekały już na nią rasti, a na tym wilkołaki były coraz bliżej. Kut zdołałby je prześcignąć, lecz był mniej od nich wytrzymały. A jeśli przeszkodzą jej przebyć rzekę, niech stado się tylko podzieli, a nie będzie dla niej ratunku. Ogarnięte szałem polowania wilkołaki jeszcze nie wpadły na ten pomysł. Jeszcze nie. Szukała gorączkowo wyjścia z sytuacji.